No ale to poczekaj, Andrzej, przecież można to zrobić inaczej. Kurna, raz, dwa, trzy, pełna profeska, dwie puchy i drutów ciul. Odpalimy, zobaczymy, jak to działa. Włosko-polskie truciarstwo. No tam trochę tam. Komu to tam? Witajcie, z tej strony Railman. Dzisiaj jadę załatwiać sprawy z busem Odyna, uzbrojony w płyn przeciw wirusowi. Przede mną jakieś 20 km do miejsca, gdzie bus już jest naprawiany, już tam dotarł, zachowując oczywiście środki bezpieczeństwa. Co będzie w busie naprawiane, dowiecie się z dwóch kanałów, to znaczy z kanału oczywiście Odyn, z głównego kanału, trochę z mówiaków, które są średnio 4-5 razy w tygodniu pod wieczór. No ale też na kanale Dr. Rafi, na który zapraszam, i link jest dostępny w opisie filmu jako pierwsza pozycja. Super. 3, 2, 1, 0. Z przygód Volkswagena T4 na kanale Dr. Rafi. Dalej czekam na część układu wydechowego, ale możemy następne tematy dalej rozwiązywać. A więc tak, w naszym Volkswagenie udało mi się dojść do czegoś z tymi poduszkami. Trafiło tutaj na parę usterek, zbierało się z biegiem czasu. Tymczasem nasza gwiazdunia kontempluje dalej przyrodę w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mieć taką łódeczkę? Widzieliście, ile tam jest miejsca? Miałem kiedyś łódkę Bols. Jaka wolność, cholera. Ale teraz już jestem za stary, żeby obalić taką łódkę. Taki jachcik się zwoduje gdzieś tam na Mazurach, to tych z Mazur można w ogóle wypłynąć wszędzie tam. Taki jachcik z pokolów. Kurde, jak sobie wyobrażam, jak gdzieś tam pływam, gdzieś na Filipiny uderzam. Ty to masz marzenia, niektórzy ludzie boją się, że stracą pracę. Zaraz będę wziął szczotę i szorował. Przejście. Mrówki przechodzą, saper przeszedł, to ja też przejdę. 3, 2, 1 i koniec. Bo ta całego zamoczyłem, saper, to przez ciebie wszystko. Ale w busa trochę zainwestuję. Kolega poradził sobie tutaj, był w trasie z rewerkiem. Katalizator. Ciekawe, czy jest w środku. Robimy konkurs. No i cóż, doktor Rafi się nie cacka z tą T4, także już 3 odcinki są opublikowane, no ale na pewno będą następne, przynajmniej pewnie raz na jeden dzień. No i cóż, przyszedł już dodatkowy akumulator, przyszedł nowy panel na dach na energię słoneczną, no a za chwilę, już na początku przyszłego tygodnia przyjdzie Webasto, także pod koniec przyszłego tygodnia busik powinien być już jak cycuś glancuś. Sklep odyniec.net.pl oraz odyńce.pl dalej działają. Nie będziemy mieć już od początku kwietnia na razie alterów. Czekamy na dostawę. Ale za to pojawiły się detektory marki Quest. No już te są, dwa z nich sprzedane, ale w przyszłym tygodniu jest następna dostawa. No i tak poza tym wszystko w miarę jest. No i cóż, ja się z wami żegnam. W następnym odcinku będzie losowanie zwycięzcy w konkursie, w którym cały czas można jeszcze wziąć udział. To jest konkurs z odcinka poprzedniego. Także tam należy się udać, żeby zobaczyć, o co chodzi. No i cóż, życzę wszystkim spokojnego weekendu.